Pod koniec XIX wieku malarze zachłysnęli się urodą wsi podkrakowskiej. Ciągnęli więc z Krakowa do Bronowic, malować przyrodę, szukać bohaterów obrazów wśród wiejskiego ludu, podpatrywać obrzędy, zwyczaje, pracę i codzienne chłopskie życie. Wystrojone dziewczyny wiejskie bywały także w murach akademii, gdzie dorabiały sobie jako modelki. Fascynacja artystów barwnością wsi i jej mieszkańców nie była tylko powierzchowna. Rodziły się przyjaźnie, a nawet miłość. I tak 11 sierpnia 1890 roku w kościele Panny Marii odbył się ślub Włodzimierza Tetmajera z Anną Marią Mikołajczykówną, dziewczyną z Bronowic. Dawnym zwyczajem do rynku zajechały czterokonne zaprzęgi weselne, z których wysiadła para młodych i wysypali się goście. Panna młoda miała wówczas zaledwie 16 lat, a pan młody był bez pamięci zakochany. Wśród licznych rysunków Włodzimierza Tetmajera w Muzeum Historycznym miasta Krakowa znaczna ich liczba odnosi się do życia wiejskiego i rodzinnego artysty. Jest też nieukończony szkic przedstawiający parę, mężczyznę w odświętnym ubiorze, o rysach przypominających młodego Tetmajera. Obok niego stoi kobieta w wiejskim stroju. Jej rysów nie da się rozpoznać. Można zaryzykować, że to para młodych małżonków. Anna Tetmajerowa przez wiele lat była ulubioną modelką malarza. Rozpoznajemy ją w rysunkach do obrazów, aktach i spontanicznie kreślonych szybkich szkicach ujętych w codziennych sytuacjach. Był to pierwszy ślub młodopolski zawarty między artystą inteligentem i wiejską dziewczyną. Najpierw zbulwersował krakowian, poróżnił Tetmajera z rodziną, później zaskoczył i wzbudził szacunek. Małżeństwo okazało się szczęśliwe i trwałe. Malarz zamieszkał w bronowickim domu. Spośród wszystkich artystów malujących wieś, to chyba właśnie Tetmajer tę wieś najgłębiej zrozumiał, najsilniej odczuł i najpełniej przedstawił w obrazach.